A my już w naszej hildegardowej kuchni z panią Anią przygotowujemy zdrowotny barszcz na ten dzisiejszy wigilijny wieczór. Pani Aniu, już niewiele godzin nam zostało do rozpoczęcia, więc przechodzimy. Więc bierzemy się do pracy! Bierzemy się do pracy i od czego zaczniemy? Zaczęliśmy przede wszystkim od naparu z prawdziwych prawdziwków zbieranych w bieszczadzkich lasach, wysuszanych na słońcu i z miłością teraz włożonych do wigilijnego garnka i już unosi się wspaniały aromat cudownych naszych prawdziwków. No, jak one pachną. Tak, pokazujemy tutaj. Oczywiście gotujemy na ogniu. Hildegardowa kuchnia to jest ogień. To jest wszystko to, co jest prawdziwe. Ale jeżeli mamy płytę indukcyjną, to też to można wybaczyć. Też gotujemy, gotujemy, bo dzisiaj Wigilia, bierzemy się do pracy. Bierzemy się do pracy. Zatem otwieramy nasz garnek. Tutaj już delikatnie gotuje się woda i zaczynamy od krojenia marchewki. Ona była wcześniej oczywiście wyrwana z ogródka, to jest nasza własna marchewka i teraz jeżeli ktoś lubi marchewkę, to możemy ją tak dekoracyjnie pokroić, ale generalnie chodzi nam o zrobienie dobrego wywaru. Marchewka to myślę, że nikomu nie muszę tego warzywa przypominać, że jest samą skarbnicą zdrowia. Jakie zatem właściwości ma marchewka? No przede wszystkim zawiera bardzo dużo antyoksydantów na czele z beta-karotenem. Zawiera witaminę C, witaminę A. Witamina A jest potrzebna dla naszego zdrowia, naszych oczu. No i oczywiście pietruszka, która o marchewce moglibyśmy tutaj bardzo długo mówić, ale powiem, że Hildegarda zaleca taką marchewkę upieczoną, ugotowaną. Oczywiście, jeżeli Państwo wolelibyście smak pieczonych warzyw, to mogą być to pieczone. U nas pieczone będą tylko buraki, natomiast marchewka będzie surowa, ugotowana jako wywar. Także Hildegarda chyba w ogóle zaleca i pieczone owoce, i tak, zdecydowanie. Nie lubi surowizny. Z rzeczy surowych to myślę, że tylko sezon lata, późnej wiosny, to jest dobry moment na surowe rzeczy. Pani Aniu, tej marchewki już nam wystarczy? Tak, czy jeszcze? Myślę, że tak. Natomiast możemy dodać, to jest akurat cebula szalotka, którą uwielbiam. Piękna. Tak. Nie musimy całkowicie obierać z łupiny, to też jest tylko do wywaru, no bo przecież barszcz wigilijny musi być czysty. Aczkolwiek za chwileczkę użyjemy jeszcze buraków upieczonych, więc możemy je pokroić. Jak je kroić? Tak jak każdy lubi. Jeden lubi w kostkę, jeden woli talarki, inny natomiast będzie wolał, żeby to były jakieś ulubione paseczki. Więc jeżeli to ma pięknie wyglądać, to zróbmy tak, żeby to było piękne. Proszę, hildegardowy buraczek. To jest królewskie dla niej warzywo. Zresztą w mojej ocenie to też jest królewskie warzywo, ponieważ dzięki burakom możemy uregulować pracę całego układu sercowo-naczyniowego. Możemy uporać się z nadciśnieniem, z problemami stanów zapalnych w naszych naczyniach krwionośnych. A jeżeli chodzi o kiszone buraki, będą one tutaj drogocennym rozwiązaniem dla pracy naszego przewodu pokarmowego. Będziemy dokwaszać nasz żołądek, aby on strawił wszystkie potrawy wigilijne lepiej niż każdy żołądek osoby, która po prostu o tym nie wie. Czyli tak naprawdę ta nasza zupa, zupa zdrowotna, co warto podkreślić, tak, ona nam pomoże na kolejne dni świąt. Oczywiście, że tak. I myślę, że taki barszcz wigilijny z każdą minutą staje się lepszy i lepszy i lepszy. Więc ugotujcie go Państwo wystarczająco dużo, żeby przez całe święta mógł nam towarzyszyć. A my w tej chwili właśnie kroimy buraczki, żebyśmy były zbieżne w naszych... Ja takie kosteczki. To będą kosteczki, będą niezwykle eleganckie. Buraki dlatego tak łatwo się kroją, gdyż są pieczone. Ale Hildegarda Zbingen mówiła, że to jest po upieczeniu drogocenny
drogocenne warzywo nie tylko dla pracy naszych naczyń krwionośnych, ale również naszej wątroby. No i mówiła też o esencji krwi, o podstawowym płynie ciała, czyli tak jak burak, krew. Czyli mamy tutaj wspaniałą esencję krwi. Przy obniżonej morfologii, problemach z wchłanianiem żelaza, więc najpierw zakwasem buraczanym dokwaszamy żołądek, dokwaszamy proces, uruchamiamy proces trawienia, uruchamiamy wydzielanie enzymów, które będą potrzebne, oczyszczamy ze złogów i z toksyn wątrowe, więc te wszystkie warzywa tak naprawdę będą mogły służyć z jedzeniu, ze smakiem i z niesamowitą korzyścią dla naszego zdrowia. Czyli oczyszczamy, wzmacniamy krew, a jak będzie w niej wystarczająco dużo esencji, będzie żelazo, będzie lepiej przenoszony tlen, czyli nasze i naczynia krwionośne zdrowe, czyli nasze komórki dostaną wszystko to, czego potrzebują, żeby mitochondrium komórkowe pracowało bez zarzutu, a jeżeli w mitochondrium będzie wytworzona energia, w związku z tym już mamy pełną esencję zdrowia. Mamy nasze buraczki już w garnku. Mhm. Co teraz? Buraczki są w garnku, pietruszka, marchewka i ja myślę, że możemy też jako wrzucić nasze ziółka, rozmaryn lekarski. Proszę bardzo, odrobinę tymianku, bo teraz jest czas przeziębień, więc tymianek będzie tutaj doskonałym rozwiązaniem. Zieloną pietruszkę, wszystko musi być świeże, naturalne, aromatyczne. Bo te zapachy rozchodzą się w tej kuchni. Tak, te ziółka później po prostu usuniemy, jeżeli komuś by one przeszkadzały, ale one się też... dobrze, można je zjeść. Tak, można je zjeść i można je wygotować. No, nie sposób nie powiedzieć również o zwykłej naszej polskiej kapuście. Nie możemy jej pokroić tutaj zbyt drobno, dlatego że wówczas wyjdzie nam zupa warzywna, a nie buraczana. Kiedy siadamy do Wigilii, to przecież w dzień Wigilii nic nie spożywamy, nic nie jemy, dopiero przy wieczerzy wigilijnej, zatem o jedzeniu możemy chwilowo zapomnieć, czyli... Ale... Podjadanie troszkę, buraczka. No, próbowanie. Ale o naparach ziołowych, o tym co ciepłe, to tym co wzmacnia. Żadna nasza komórka nie będzie funkcjonowała bez wody. Zatem musimy o tym koniecznie pamiętać. Tą wygotowaną później kapustę usuniemy, ale jest bardzo dobra. No i tak samo seler. To w zależności od tego, czy ktoś lubi tego selera, czy nie za bardzo go kocha, ale również nie będziemy go zbyt... Bardzo proszę. Nasz polski seler, który ożywia esencję płuc. Pietruszka, kapusta, właśnie seler. Czyli te składniki, które po prostu dodajemy do rosołu. Oczywiście, no i oczywiście hildegardowe podstawowe warzywo. Ja od razu Wam pokazuję, drodzy Państwo, jak przygotować zupę zdrowotną, nawet bez buraków, tak później, na przykład na drugi dzień świąt, jeżeli cierpicie na katary, kaszle, przeziębienia, trzeba wzmacniać właśnie esencję płuc i gardło, ale robimy to poprzez przygotowanie tego, co zdrowe, tego, co będzie nam oczyszczało drogi oddechowe. Zatem seler właśnie tutaj w takim charakterze się znajdzie. Możemy go oczywiście pokroić, ponieważ urósł sobie również w naszym wspaniałym rajskim ogrodzie, więc nie musimy go zbyt długo moczyć ani oczyszczać, jest po prostu obrany. Bardzo proszę, zupa selerowa i gotujemy wywar. Aromat się unosi niesamowity. Na pewno Pani, już... pomyśleć, że zdrowie jest takie proste. Bardzo i proste. Prościej, tak, Hildegarda mówiła właśnie o poście, który dzisiaj zachowujemy w dniu Wigilii.
wigilii przez kilkanaście godzin. Post nie leczy niczego, a leczy wszystko. I to ma być wszystko proste. I to ma być jeszcze takie zwyczajne, takie nasze, takie polskie, takie tradycyjne i tak niesamowicie zdrowe. Za chwileczkę też podamy naszym widzom, co możemy jeszcze dodatkowo tutaj zrobić w naszym barszczu, bo każdy będzie miał inny smak. Dokwasimy, oczywiście za chwilę przyjdzie czas na nasz zakwas buraczany, na dodatek żurawiny, na dodatek czosnku. Ale nim jeszcze, to wrzućmy odrobinkę ziela angielskiego, która również jest dodana do zakwasu. Oczywiście listek laurowy, też tak jak ktoś lubi. Jeszcze nie solimy, sól mamy kłodawską, sól mamy na podorędziu, ale naszą polską kopalnianą sól, ale sól zostawiamy na koniec. Natomiast z pieprzem? Za chwileczkę dodamy dwa rodzaje pieprzu, ale nim jeszcze to dodajemy Hildegardowy Bertram. To jest przyprawa, która można powiedzieć jest lekarstwem dla naszego przewodu pokarmowego. To jest lekarstwo. Wszelkiego rodzaju stany zapalne, wszystko to, co jest niestrawione, co trzeba usunąć, co trzeba strawić lepiej, żeby nie było żadnego zalegania w przewodzie pokarmowym. Usunięcie wszelkich stanów zapalnych to jest właśnie zadanie dla Hildegardowego Bertramu. Zatem cudowna przyprawa u mnie królewska, nie tylko do tej zupy, do każdej potrawy. Królewska przyprawa, dzisiaj akurat do królewskiego barszczu. Tak, oczywiście. No i oczywiście na musimy... zakwas, na sam koniec, czy tak, jeszcze mamy pieprz, zwykły czarny pieprz. Pięknie. To tak jak każdy lubi. Jeżeli ktoś lubi bardziej pikantnie, możemy użyć więcej pieprzu, ale jeszcze tutaj naszym widzom pokażemy pieprz kubeba. Ja mam czerwone rączki buraczane. Wiem, że można go wziąć, rozmawialiśmy tak o tym w naszych porankach, go wziąć do buzi i po prostu rozgryźć go, tak, że ma działanie zdrowotne. Zdrowotne, tak. Już w jamie ustnej robi porządki, czyli stymuluje do wydzielania enzymów trawiennych, następnie dba o naszą higienę jamy ustnej, żebyśmy nie cierpieli z powodów stanów zapalnych w jamie ustnej. Dba o to, żeby nam się nie przydarzyła taka przykra przypadłość jak paradontoza, niestety dość częsta, czyli wzmacnia strukturę i zębów, i dziąseł. A jednocześnie dla osób, które cierpią na zgagę, na tkwaśność i mają ciągle taki nieprzyjemny posmak w jamie ustnej, to właśnie jest rozwiązanie. Natka zielonej pietruszki, która również jest obecna w naszej kuchni, i pieprz kubeba, ale Bertram, który tutaj został dodany, jak najbardziej również jest tym właściwym rozwiązaniem. Ja jeszcze muszę tutaj dodać galgant, odszukam go na jedną chwilkę. Galgant mamy tutaj, to jest... też przyprawa Hildegardy. Przyprawa Hildegardy, ale również roślina, korzeń rośliny, która jest lekarstwem. Jako farmaceutka nie boję się używać tego typu określeń i mam do tego pełne prawo, ponieważ uważam, że jeżeli w farmakopei niemieckiej, bo Hildegarda była Niemką, żyła w średniowieczu, może to przypomnimy, a może to będzie właśnie inspiracja taka wigilijna. Kto to była święta Hildegarda? Cudowna kobieta, dla mnie niesamowita inspiracja, ale jej medycyna przetrwała bez mała 1000 lat. I ona w średniowieczu żyła 81 lat. 81 lat, gdzie średnia wieku to było 40, to już naprawdę był wyczyn. Czyli skoro ta medycyna przetrwała tak długo i ona sama była najlepszym przykładem, więc będziemy dzisiaj zarażać i zachęcać naszych słuchaczy, naszych widzów do poznania świętej Hildegardy. Tak, właśnie ona chyba do nas w te święta po prostu przychodzi. I drodzy Może Państwo, to jest właśnie ten talerz dodatkowy, który czeka na świętą Hildegardę. Tak, kochani, galgant, bardzo ostra przyprawa. To jest roślina spokrewniona z imbirem, który również jest na naszym stole. Sproszkowany galgant, lekarstwo dla naszych naczyń krwionośnych i całego układu sercowo-naczyniowego. W niemieckiej farmakopei jako lek.
Czyli najpierw radziłabym się zapoznać ze smakiem, bo naprawdę jest intensywny, ale przy przeziębieniach, stanach zapalnych, czyli odrobinę, dosłownie muśnięcie galgantem. Bardzo mocna przyprawa. Tak, bardzo mocna, bardzo intensywna. Nie dotykamy się do żadnych przypraw metalem. Albo palce, jeżeli to są nasze czyli przyprawy. Czyli to nie jest tak, że wkładamy łyżeczkę metalową. Niekoniecznie. Uczmy się tego, co było kiedyś, prawda? Było drewno i oczywiście teraz producenci dają nam też tworzywa sztuczne, które są bezpieczne do stosowania w kuchni, ale im bardziej naturalnie, tym zdrowiej, bezpieczniej, lepiej i smaczniej. Czyli przychodzi czas na naszego króla. Przychodzi czas dla zakwasu buraczanego, ale ja myślę, że po pomieszaniu naszego wywaru jeszcze poczekamy, aż on nabierze swojej mocy, aż te wszystkie warzywa zmiękną i swój drogocenny skład witamin, mikro, makroelementów, enzymów, koenzymów, to wszystko znajdzie się właśnie w naszym wywarze. Oczywiście już tutaj słyszę pytania od Państwa, no jak to? Przecież witaminy ulegną zniszczeniu. Częściowo tak, ale dlatego gotujemy na bardzo delikatnym ogniu i później te warzywa wszystkie nadają się również do zjedzenia. Ja dodaję jeszcze hildegardowy koper włoski, czyli fenkuł. Dodamy jeszcze jeden ząbek czosnku. A naturalny antybiotyk. Tak, nasz naturalny antybiotyk, ale też roślina, która zadba o naszą figurę, ponieważ osoby, które jedzą czosnek, raczej o takie problemy zdrowotne, jak choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie, otyłość, raczej nie będą musiały mieć w ogóle do czynienia z takimi problemami. Oczywiście mówię o czosnku prawdziwym. Ja uwielbiam czosnek. Oczywiście możecie go Państwo również posadzić. Zwróćcie uwagę, że tutaj już mamy kolor zielony, prawda? Tak. Czyli on może nam skiełkować i tak jak rosną nasze przyprawy, pietruszka, malutkie buraczki zasadzone, rozmaryn. Możecie to oczywiście kupić, ale możecie też w swojej kuchni po prostu posadzić te rośliny i one wszystkie wypuszczą nam listeczki. I zarówno tą część zieloną, jak i część korzenną możemy sobie spokojnie użyć w codziennej naszej kuchni. Tak. Naszej hildegardowej kuchni już się nosi. Czosnek pieczony, czosnek duszony, czosnek kiszony, czosnek surowy. Hildegarda akurat, jeżeli chodzi o czosnek, zaleca tą potrawę jako surową. Natomiast cebula zdecydowanie będzie lepsza, ugotowana, będzie bezpieczniejsza dla naszej wątroby, pęcherzyka żółciowego, bo nie zapominajmy, że w czasie świąt, kiedy jest właśnie taki moment od prężenia, każdy się czuje zrelaksowany, wówczas relaksuje się też nasz organizm i jeżeli my nie dbamy o niego codziennie, to właśnie wówczas przychodzi ten moment zderzenia się z rzeczywistością i żeby nie wylądować na intensywnej terapii, nie zawracać lekarzom głowy, więc relaksujmy się popijając takie wspaniałe napary, tak, oczywiście wywary, spokój, cisza, natomiast nie sięgajmy od razu po to, co ciężkie, sprawne. Tak, myślę, że delikatnie możemy przykryć, zostawić tylko uchylony garnek. Tutaj już nasze grzyby są praktycznie ugotowane, możemy wyłączyć i teraz też grzyby możemy pokroić, wyjąć z tego wywaru. Możemy je ostudzić, pokroić i dodać do naszego barszczu, bo barszcz, jak już będzie ten wywar ugotowany, odcedzimy warzywa, żeby był piękny, czerwony, klarowny, natomiast wówczas będziemy dopiero dodawać zakwas buraczany. Czekamy zatem na naszą zupę, na nasz wywar i za chwilę dodajemy zakwas. Oczywiście. Teraz nasz wywar jest już prawie gotowy i ja tak się zastanawiam. Pyszne warzywa, świeżutkie warzywa,
No, żeby one się nie zmarnowały. Ugotowane na prawdziwym ogniu, we wspaniałym garnku, wspaniała woda, nie zmarnują się. Nie zmarnują się. Żeby przygotować prawdziwy wigilijny barszcz, musimy część tych warzyw przenieść do naczynia żaroodpornego, gdyż nie zmieszczą się one w naszym garnku, ale je trzeba koniecznie wykorzystać. No, do na czego? Przykład sałatki. Możemy przecież z tych warzyw wykonać sałatkę, możemy zrobić pastę, która będzie dla nas bardzo dobra. Tą pastę możemy połączyć na przykład z orzechami włoskimi, prawdziwymi, z migdałami, z kasztanami jadalnymi i to będzie prawdziwy rarytas na naszym stole. Natomiast te pięknie pokrojone buraki zostawiamy, usuwamy natomiast marchewkę, kapustę, odrobinę kopru włoskiego też zostawimy, pietruszkę, selera możemy usunąć w ten właśnie sposób. No i na szwenku. Na szwenku, ale on na pewno przyjdzie tu z doskonałym rozwiązaniem zdrowotnym dla osób, które mają w tej chwili jakąkolwiek niedogodność w oddychaniu. Mają katar, kaszel albo na przykład cierpią z powodu astmy oskrzelowej. Pani Aniu, zatem w jaki sposób podawać szwenku? Bo odnoszę wrażenie, że to jest jednak warzywo mało znane. Mało znane. Pieczemy go? Możemy go upiec, możemy go zjeść na surowo, możemy pokroić go w talarki. Może ja pokażę. Tutaj mamy właśnie taki fenkuł. On jest ukośnie zawsze krojony i po wykonaniu dosłownie kilku takich talarków kładziemy paseczki bulwy kopru włoskiego, oczywiście możemy skroić to do końca, na patelnię rozgrzaną delikatnie, umiejętnie, z dobrą oliwą z oliwek, przyprawić bez... Serfeta ewentualnie, czy... Jeżeli mamy grupę krwi B, jak najbardziej tak, bo to jest grupa nabiałowa, jeżeli mamy dobrze przygotowany do trawienia żołądek, jak najbardziej tak, możemy z tego przygotować też świąteczną, mimo że mało znaną w Polsce, przyprawę. Fenkuł powinien w kuchni Hildegardowej zagościć na dobre w naszym, na stałe, w repertuarze gotowania smacznie, zdrowo, aromatycznie, Hildegardowo oczywiście. Tak, myślę, że mamy już przygotowany taki wywar. Zmniejszamy ogień. Zmniejszamy do minimum ogień i teraz dodajemy cały skład naszych wspaniałych prawdziwków, które są były ugotowane wcześniej. Oczywiście, tak jak powiedziałam, możemy je pokroić. Dla mnie ale one w już, też są wyższe. Ale przede wszystkim przecudnie wyglądają, są bardzo zdrowe. Pani grzyby w ogóle są bardzo zdrowe. Pytanie, czy tak. Ten wywar też wlewamy do środka? Tak, wszystko wlewamy. Proszę bardzo, tutaj nie ma nawet grama na przykład jakiegoś piasku, który został, bo grzyby były bardzo dobrze oczyszczone, tak jak powiedziałam, były wysuszone na naszym słońcu, naszym pięknym polskim słońcu bieszczadzkim i gotujemy taki właśnie cudowny barszcz wigilijny.